To jest robot Lego Sumo. No i zbudowałem go od podstawy, tak naprawdę zacząłem. To jest 15x15. Mam nadzieję, że coś wygra. Tak naprawdę najczęściej było zacząć od podstawy i od wymiarów, bo z 15x15 to jest naprawdę mało. I też waga, bo jest 1,5 kg. Tu mam akurat z tyłu czujnik, tylko że ja go zaprogramowałem tak, że on po prostu jedzie w przeciwnika. Niektórzy mają, że im czujnik działa i się kręcą i wykrywają, ale ja tego nie mam. Będziemy jeździć po linii robotem, który platforma jest wydrukowana na drukarce 3D. Nasz robot nazywa się Roguś. Mamy nadzieję, że wygramy i chciałbym, żebyśmy wygrali, dostali się dalej. A w jaki sposób programuje się takiego robota? Jest taka nazwa jakby zaprogramowania mBlock i tam trzeba wszystko jakby dopasować, że na przykład jedziesz po czarnej linii i nie może wyjechać poza czarną linię. Czy to jest trudne? No trochę wymaga poświęcenia. A tak ile czasu zajęło tobie tworzenie takiego robota przeciętnie? No nam to w sumie zajęło. Zajęło nam to z 2 tygodnie mniej więcej, bo musieliśmy wszystko też pokleić. No, ale jest dobrze na razie. Po prostu pani zapytała, czy chcemy. Wzięliśmy udział i po prostu ja na przykład bardzo zaczęłam lubić. Bardzo ciekawe to jest, bardzo kreatywne. Nie można powiedzieć, że jest to takie aż łatwe, bo trzeba dobrze wszystko połączyć, ale jak się wszystko rozumie i jest dobrze, rozmawia się z zespołem, to wszystko wychodzi. Co to są za roboty? Ich celem jest podążanie trasy w jak najszybszym czasie. W Lego nie można osiągnąć takich osiągów jak w elektronicznych robotach. Są dużo bardziej skomplikowane, ale jednak wynagradzają to. Jest oparte na Nucleo G431KB, czyli STM32. Silniki to są N20 z karbonowymi szczotkami, a drivery silników to TB6672 FNG. Mamy kolejne zawody z serii Opolska Liga Robotów. Przedsięwzięcie ma już ponad 12 lat. Celem jest propagowanie przedmiotów technicznych, nauk ścisłych poprzez zabawę, żeby te dzieci nie bały się w przyszłości podjąć nauki tych przedmiotów i studiów, na przykład na Politechnice Opolskiej. A mamy tutaj młodych zawodników ze szkół podstawowych, a nawet z przedszkola, bo takim naszym podprojektem jest taki projekt od przedszkolaka do inżyniera. I oprócz 80 uczestników mamy tutaj 120 przedszkolaków, którzy też bawiąc się uczą.